Pałka, zapałka, dwa kije. No, sześć dych było. Ale ładny. Dobra, wariaty, zaczynamy od tej miejscowej. Będziemy się przemieszczać w stronę miejskiej przez Brzeziny, Kortowo i lasem na Dajtki na plażę miejską se zajadę. Parę tutaj strzelę rundek i let's go. Siemano tak wszystkim. Lecimy. Let's go. Gitara. Opa. Dziś zastosuję metodę mniej gadania, więcej jeżdżenia. A tutaj mamy plac manewrowy. Ale ładnie. Pierdolę, ale slajd poszedł. O k***a, jakie tu są kolejne. Ha, nie będzie tak łatwo. A, daj spota. O, widzę bardzo dużo komentarzy. Rain, rain, rain. Idź teraz w tę pogodę. Na rower sobie pedały nie chce mi się. Kurde, już się napedałowałem w swoim życiu sporo. Zawsze chciałem mieć coś z manetką, typu crossy. No nie miałem, bo po prostu, no nie miałem. Teraz mam możliwość, jeżdżę, katuję, cieszę się, kurde. Nie wszystko na rowerze się opiera, dwa koła to dwa koła. Moim zdaniem motocross jest bardziej hardkorowy niż latanie hopeczek, nie? Moim zdaniem motocross FMX, supercross, zobaczcie sobie parę filmów jakichś z supercrossu. To jest dopiero rajza. Wszystko ma swoje plusy i minusy, ale ja będę na razie tym jeździł, wariaty. Sorry, jeżeli wam się to nie spodoba. Ty, tu jaka górka i w ogóle hopa jest zrobiona chyba. Co ty? Zobacz, ktoś to chyba hopę zrobił. No bo co to jest na środku? Normalnie hopa na sanki, ale jaja. Śliskie to jest. O, no. No ale dobra, zobaczymy. Ale kąt jest na tym wybiciu, ty. Ktoś chyba pierwszy raz hopę robił. Fajnie. Ale znalazłem sobie hopeczkę, kurwa. Dobra, podoba mi się. Wiem, gdzie mogę pojechać. Na Lubelską. Muszę pojechać na ten tor, zasypiamy. Ty, ale to jest niezła góra. Dobra, jedziemy. Czeka nas las. Silniczkiem sobie elegancko hamujesz. I zjeżdżasz. 28 na godzinę. No wjeżdżamy, ale nie zaczyna się ciekawie. Jestem ciekaw, czy będzie wychodzona ścieżka, kurde, tutaj przez ten las. Pewnie, kurde, tutaj z Dajtek przechodzą sobie na studia czy coś. No jestem ciekaw, co to będzie. Ja myślałem, że tym... O, ale było to. Może śnieżek będzie jakiś fajny. Tędy można by było też. I chyba to zrobię. Kurwa, ale se zajebałem. Tripa. O, ile drewna, ile hopby z tego zrobił. Wow. Szkoda tych drzew. Ja jaka tu wycinka poszła. Tu jest pusto. Za dużo, dlaczego tak ogołociliście ten las? Okej, kurde, ja tu myślałem, że będę pełno petardo po śniegu sobie latał. A tu wszędzie, kurde, już rozchodzone jest. A, leci po gałach. To jest taki
lód, śnieg i ziemia. I co się stanie pod oponą? Kurwa, zapomniałem o tym. Ale w czutę złapałem. Ale mi przód mu umknął. Ale tam był OS dobry. Wow. Ale tam był OS dobry. To było mocne. I chyba jeszcze raz. Przypierdolę. Wow. Wyżej. No tutaj błąd i lecisz w lewo i nie jest fajnie. Wow. Dobra, i stąd walę w drugą stronę. Ale łysik. Muszę tu przyjechać, jak będzie sucho. Mega koks. A jest ślisko, jest non-stop skaczy, że tu jest skarpa, tu jest urwisko. Tego na kamerze nie widać, bo to jest oczko. Let's go. Ale kozak! Moja łapa! O, teraz sobie przypierdzieliłem nieźle. Zajebiście tu jest. Będę wracał niejednokrotnie. Coś tam idzie. Szczery lód. Dobra, jestem na dajtkach. Pojadę chyba tutaj koło Biedry. Tędy się kiedyś dojeżdżało do starego toru motocrossowego. No. Pies. Mówię, kurwa, co to wilk jest, ty? Ostro. Schizę złapałem. Znów taka powierzchnia. Nie wiadomo, co będzie pod kołem. Radę tędy. Wydaje się spoko. Ale sztos. No, 6 dych było. Fajnie.
Bardzo fajnie. Podoba mi się tu. O, przedni hamulec wcisnę. Ja nie wiem, czy zaraz to takie chopeczki małe nie powinny być. Ale fajnie w ogóle. Tak, do łapa. Ale przekot. O kurwa. Zajebista miejscowa kolejna. Ostro. Naprawdę. Tutaj ciasno. A, i tu był stary tor motokrosowy. Ajajaj, płot już jest. Tu idzie na wprost ten. Te drewno to była chopa. I już nie ma. Ajcia. Au. Au, ale się zatrzymałem w piszczelek. Cholera, szkoda. Tam widziałem też drewno leży. Dobra, jadę dalej z trasą. Przy płocie. Cyk. Wzdłuż płotu. O, ciekawie. O, ciasto. Trzymam się, trzymam się. Teraz się podparłem. Ale ciasnota. Pa, tu na styk. Nawet nie. Patrz, 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 patrz. Dobrze, że nie pojechałem. Na pewno bym zahaczył. Ale śmiesznie. Tam psy jeżdżą. Jeżdżą, ja chcę na kole śmigać. Trudno. Nie mogę się pouczyć. Ładnie. Pałki. Pałka za pałka, dwa kije. Bokiem. Ale kozak. Kot. Oh fuck. Jeszcze raz chcę.
A, jest niego. Ale kozak. Fajna miejscóweczka, nie powiem. Był trip. Mission complete w sumie, nie? Cały i zdrowy dojechałem. A tutaj widzę, że jest dużo śniegu. Dużo śniegu. Tu hopa. Tu bowl. Bowl mokry. Na to nawet nie wierzę, bo to nigdy kątu jakiegoś normalnego nie miała. Po lewej, wszędzie gdzie jest śnieg, to pod spodem jest piach. Bo tu jest plaża. No już ryje po piachu. Nie, to bez sensu. Szkoda mi ten baterii na takie coś. Wolę sobie po zwykłym śnieżku pojeździć. Haha. I tu cyk podesty. Fajnie było. Łyżwy! Fuck! Ja uwielbiam jeździć na łyżwach. Łyżwy są przekotem. Muszę pójść na łyżwy. Chcecie odcinek z łyżew? Pomiędzy ludźmi, gdzieś się tam poprzeciskać czy coś. Naprawdę mega spoko. O, już muzyka, prawa autorskie będzie. Jezu. Już widzę, jaki minus będzie tych łyżew, jakbym chciał to nagrać. Aha. Pozdro dla księdza. Chodzi, że ja już tą baterią tak średnio 37. Już trzeba powoli myśleć o powrocie, bo to jest gdzieś no sporo kilometrów. Nie wiem, czy to jest sens, żebym ja tam jechał. Jak stamtąd wyjadę, to już będzie 20 parę. Nie. Nie mogę, panie, tak zrobić. Chciałoby się. Nie. Trzeba misję na powrót do chaty walić. Tak więc chyba kończę ten materiał. Dzięki, wariaty, że oglądacie moje przygody surowe. I powiem wam szczerze, że nie chce mi się jeździć na rowerze. Wolę tym. Mam większy fan w taką pogodę. Poślizgać się, polatać trochę szybciej. No rollgas, kurde. Wszystkiego dobrego wam życzę. Pozdrawiam.